widać. Na początku dziecko, jak się rodzi, wrócę do tego do napięcia mięśniowego, to ma takie bardzo obszerne ruchy całymi rękoma, nogami i to jest bardzo potrzebne do prawidłowego rozwoju napięcia mięśniowego, do prawidłowego rozwoju układu krążenia, do prawidłowego rozwoju układu kostnego i mięśniowego. To są takie ruchy, które są absolutnie nieświadome, niecelowe od dziecka, wychodzą z pnia mózgu i one muszą być. Matka natura sobie tak to ubzdurała i zaplanowała, że one muszą być. No i teraz, jeżeli przytwierdzimy dziecku ręce do ciała, nogi złączymy i włożymy w ten taki tulik, albo czasami mi się zdarza, też na szczęście bardzo rzadko, kaftan, dosłownie kaftan bezpieczeństwa, czyli dziecko zakłada się kaftanik, rękawy, na końcu rękawy są sznurki i sznurki wiąże się na plecach i tak się układa dziecko do spania, no bo tak jest spokojne. To ja mam ciarki na ciele i ja bardzo rzadko mówię, że czegoś nie wolno robić, ale w takich sytuacjach stanowczo zabraniam. Dlatego, że słuchajcie, dziecko po pierwsze musi mieć te ruchy, po drugie odruch moru, który jest odruchem ratowania życia, jest zablokowany. Dziecko się zakrztusi i żeby się trochę tak jakby ocknąć, pobudzić mózg do tego, żeby kaszlało, żeby wykrztusiło, robi bardzo szeroko ręce, prostuje nogi, później ręce idą do klatki piersiowej. To takie wybudzenie mózgu. Halo, coś się dzieje nie tak, zacznie działać, okej? I my blokujemy ten odruch moro. Odruch moro jest bardzo ważnym odruchem. Jeżeli wasze dziecko ma bardzo dużo odruchu moro, to trzeba się zastanowić, dlaczego, okej? Bo to jest informacja dla rodziców, że coś może się dziać nie tak. Nie tak u dzieci w czasie snu bardzo często odruch moro, to na przykład jak dziecko śpi na klinie, okej? Ja nie zalecam klinów, chyba że to są zalecenia od gastroenterologa. Kliny to tak jak my byśmy, słuchajcie, położyli się na zjeżdżalni do spania. I jeżeli ja sobie położę się na zjeżdżalni do spania, to jeszcze na początku sobie tam poleżę i zaczynam zasypiać, czyli moje napięcie troszeczkę się rozluźnia. Wchodzę w fazę snu głębokiego i puszczam napięcie i słuchajcie, zjeżdżam z zjeżdżalni. No to jest taka faza z horroru wręcz, nie? Więc dziecko się wybudza, nie wie co się dzieje, chce się przyczepić do tego podłoża. Oczywiście to nie są kliny na 50 stopni, mam nadzieję, czy znaczy nawet na 30 stopni, ale nawet milimetr jest odczuwalny dla dziecka przy zjeżdżaniu. I bardzo często jest tak, że jak ułożymy dziecko na klinie, no to ono rano jest dużo niżej. Kolejny odruch moro może być wtedy, kiedy dziecko bardzo dużo ulewa. I może nie wychodzi z dziecka na zewnątrz ta treść żołądka, tylko dryluje tutaj. Góra, dół, taka winda. No i to piecze, no bo nie ma co się oszukiwać, no to zgaga, boli. Ja na szczęście nigdy nie miałam zgagi, ale to boli na pewno. Więc dziecko też czuje dyskomfort i też nie wie co się dziać, więc swoim ciałem też poprawia, słuchajcie, takie swoje położenie, w którym bardziej się komfortowo będzie czuło. Więc my blokując ruchy dziecka, no wpływamy bardzo źle na jego komfort życia wręcz. Bo to też jest taka informacja, mamo, tato, jest mi coś nie tak, ja płaczę, ale dziecko, żeby nie płakać, to jest krępowane. To słuchajcie, po pewnym czasie w takim krępowaniu, mimo tego, że płacze, dziecko zaczyna sobie myśleć, no rodzice tak po prostu nie położyli, skrępowali i nie reagują na to, co ja mówię z ciała, no to ja przestanę reagować. No i niestety takie pierwsze historie, okej, dobra, rodzice mnie nie słuchają, nie słyszą. Nie róbmy tego. Oczywiście otulanie dziecka jest bardzo ważne i otulamy dziecko. Dziecko bardzo dużo potrzebuje tego otulenia i możemy otulać w rożkach. Tylko pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy dziecko jest w stanie wyprostować do końca nogę i ją zgiąć, tak samo z rękoma. Czy jest w stanie wyprostować rękę i ją zgiąć. I możemy otulać, okrywać, ale nie krępować, żeby dziecko było w jednej pozycji. To nastawy biodrowe jest hardkorowe, tak? Stawy biodrowe potrzebują takiej kółeczka, nawet jak się idzie do ortopedy, to często jest zadanie, no robimy kółeczki, dzieci same robią kółeczka, no chyba, że nie mogą. Więc od dzisiaj, jeżeli mieli Państwo takie pomysły, albo robili, to proszę spalić te wszystkie rzeczy, które krępują ruchy dziecka.